Czy wiecie Państwo, jaki jest najważniejszy suplement? Otóż, proszę Państwa, my pochodzimy jako gatunek z Afryki i tam promieniowania słonecznego było o wiele, wiele więcej niż tu w Europie. I najważniejszym suplementem jest, proszę Państwa, witamina D3. To jest tak naprawdę nie witamina, to jest substancja kontrolująca właściwie wszystkie procesy w naszym organizmie. Taki nadrzędny hormon, który wszystkim zarządza. Ilość tej witaminy D3, którą pozyskiwaliśmy ze słońca, jak żyliśmy jeszcze w warunkach naturalnych na terenie Afryki, dochodziła nawet do kilkuset tysięcy jednostek międzynarodowych, obecnie oczywiście wyliczonych, witaminy D3. A w Europie jedynie w miesiącach letnich, gdzieś od maja do września, uzyskujemy, w zależności od tego oczywiście, jak dużo czasu spędzamy w miarę nago na słońcu, dużo mniejsze ilości. Jeżeli przebywamy w pomieszczeniu, w samochodzie, jeżeli posmarujemy się filtrami, to praktycznie rzecz biorąc w ogóle jej nie produkujemy. Stąd absolutnie najważniejszą sprawą jest uzupełnienie jej. Wpływa ona na zachorowalność na wszystkie choroby. Na nowotwory 5 do 6 razy większa jest zachorowalność przy niedoborze. Krótkowzroczność, dzieci, które nie wychodzą na zewnątrz, nie mają tej witaminy D3, zamiast około 1 do 3% zachorowalności na krótkowzroczność, dochodzi nawet do 50-70% krótkowzrocznych dzieci. Wszystkie inne choroby też, nadmierna masa ciała, w ogóle odporność na wszystkie czynniki zewnętrzne. To wszystko zależy od właściwego poziomu witaminy D3. Jednak witamina D3, wbrew pozorom, nie jest tylko i wyłącznie samym dobrem. Jakbyśmy mieli tylko dużą dawkę witaminy D3, ale nic więcej, gromadzilibyśmy w sobie wapń. Bo witamina D3 odpowiada za to, że z pożywienia jest wapń wchłaniany, w nerkach wapń jest zatrzymywany. Wapń gromadziłby się w tętnicach, w ścięgnach czy więzadłach, w różnych innych miejscach, na przykład kamica nerkowa powstaje z nadmiaru wapnia. Również miażdżyca z tych tętnic przepełnionych, usztywnionych tym wapniem. No, wiele tych chorób prowadzi do poważnych konsekwencji, czasem nawet do śmierci. Jak w takim razie tą witaminę D zażywać? Otóż najważniejszym elementem tutaj jest inna witamina, witamina K2. Ona przeprowadza, a właściwie aktywuje enzymy, które przeprowadzają wapń do kości. Wtedy kości mamy dwukrotnie mocniejsze niż gdybyśmy tego nie mieli, osteoporozy i innych chorób kości, a tkanki miękkie są oczyszczone z tego nadmiaru wapnia. W rezultacie mamy zarówno zdrowe kości, jak i zdrowe pozostałe ciało. No, niestety jest tego typu problem, że ta witamina K2 z D3 to też jest troszkę za mało, bo gdybyśmy wzięli dużo D3, za tym dużo K2, okazuje się, że witamina K2 powoduje zatrzymywanie w kościach nie tylko wapnia, ale również magnezu. A magnezu zazwyczaj nam bardzo brakuje. To jest taki minerał, którego największej ilości osób i w największym stopniu brakuje. A jest on potrzebny wszystkim narządom, wszystkim organom, wszystkim tkankom i w rezultacie, kiedy zostanie przeniesiony do kości, reszta organizmu jest jego pozbawiona. Najważniejsze jest serce. Ono może stanąć, nie może się rozkurczyć, kiedy brakuje magnezu. Zatem kolejna rzecz, którą musimy wziąć, to jest preparat magnezowy. I tu ważna jest dawka, ponieważ większość preparatów magnezowych albo ma bardzo małą dawkę, albo jest ten magnez w formie nieprzyswajalnej, mało przyswajalnej. Dopiero kiedy damy powyżej 300 mg, a najlepiej powyżej 400 mg magnezu dziennie, mamy szansę zapobiec niedoborom. Po drugie, ta forma
musi to być forma, której organizm przyswaja stosunkowo dużo, bo cóż z tego, że damy 400 mg czegoś, czego organizm w ogóle nie pobierze i wszystko trafi z powrotem gdzieś tam do kału. Więc proszę Państwa, musi być duża dawka, musi być dobry rodzaj tego magnezu i jeszcze najlepiej, żeby był połączony z kolejną witaminą, z witaminami z grupy B, z których najważniejsza jest witamina B6. Bo dopiero wtedy ten magnez będzie dobrze przetwarzany w organizmie, zwiększy się też jego przyswajalność. Wspólnie będą działać w taki sposób, że odniesiemy jak największe korzyści. Także polecam taki zestaw jako absolutne, że tak powiem, minimum suplementacji. Witamina D3, witamina K2, duża dawka przyswajalnego magnezu oraz witaminy z grupy B. Jeżeli nie chcemy brać wszystkich witamin, co też byłoby bardzo korzystne, bo one sterują metabolizmem, są bardzo ważne dla układu nerwowego, tu można by bardzo długo opowiadać, co one robią ciekawego, ale pamiętajmy, są niezbędne, żeby się człowiek dobrze czuł i dobrze funkcjonował. No, jeżeli nie weźmiemy osobnego preparatu, oczywiście w magnezie znajduje się dużo witaminy B6, 100% dziennego zapotrzebowania, w tym preparacie oczywiście, bo w innych wcale niekoniecznie. Ale radziłbym jednak zastanowić się, czy nie brać osobnego preparatu, bo tam mamy cały zestaw tych witamin różnych, łącznie z na przykład z B12, która jest bardzo ważna i dla sportowców, i dla wegetarian, i dla jeszcze paru innych grup, a właściwie dla każdego człowieka, bo jej niedopory są stwierdzone najczęściej spośród witamin z grupy B. Dlatego bardzo polecam również preparat z witaminą B zawierającą wszystkie te witaminy należące do grupy B. Nie przegap kolejnego odcinka.